szanowni państwo, wracamy po tych emocjach związanych oczywiście ze zwycięskim na szczęście meczem reprezentacji Polski z Walią, a moim i państwa gościem na łączeniu jest pan Leszek Ojrzyński. Panie trenerze, no, zapytam o ten pierwszy na gorąco komentarz do tego spotkania, jak panu ten mecz się podobał, jak pana zaskoczył. No i jak rozumiem, z pozytywnymi emocjami kończymy ten wieczór. To najważniejsze. Dobry wieczór przede wszystkim i naprawdę jest dobry, bo może niektórzy się męczyli oglądając, niektórzy zasnęli, niektórzy wyczekiwali, niektórzy traktowali ten mecz jako szachy piłkarskie. Zresztą przed meczem było wiadomo, że styl nie jest ważny, tylko efekt jest ważny i przybliżyć nas do tego celu może gra na zero z tyłu, bo wtedy najsłabszy wynik to będzie właśnie 0-0. I tak też się stało, bo mało gdzieś kreowaliśmy sytuacji, ale zachowaliśmy zimną głowę i przede wszystkim spokój przy rzutach karnych. Trenowaliśmy też rzuty karne przed tymi barażami, bo na wszystkie ewentualności trzeba być przygotowanym i to okazało się strzałem w dziesiątkę, bo po serii rzutów karnych wykonanych w 100%, no i ostatni pewność Wojtka przyczyniła się do tego, że jedziemy na Mistrzostwa Europy, no i tym samym Wojtek przedłuża sobie karierę reprezentacyjną, bo myślę, że jakby było inaczej, to by zakończył grę w reprezentacji, a tak to za kilka miesięcy będziemy go widzieć na niemieckich boiskach. Wiadomo, że na podsumowanie tego meczu takie szczegółowe przyjdzie czas pewnie trochę później, bo teraz jeszcze gramy emocjami, ale tak zastanawiam się z perspektywy tego meczu dla pana, te zmiany, których dokonywał trener Probierz w trakcie, były jakimś zaskoczeniem, czy raczej widział pan pewnego rodzaju konsekwencje w tym, co trener Probierz chciał w tym meczu osiągnąć? Znaczy o konsekwencji trudno mówić, bo to był jeden mecz, dana chwila, widział to gdzieś z bliska, widział zawodników, rozmawiał z nimi, wiedział, jaki jest plan na poszczególne fazy meczu, bo to też jest bardzo ważne. No i było widać zmęczenie. No Piotrowski, już dwa takie niedokładne podania, gdzie poszła strata. No Świderski też swoje zdrowie zostawił przed piątek, żeby nie zmieniać struktury gry. No tu zmiana stopera, jak był w grze, to zawsze jest ryzyko, prawda, żeby nowy bez powodu żadnego, ale może był jakiś tam mikrouraz Bednarka, a jak nie, no to też na tyle Salomon jest doświadczony, że tą siłę mentalną w tej końcówce może nam też dać, a zresztą też mieliśmy problemy w powietrzu z Walijczykami, bo te większość strzałów oddawali gdzieś głową i tu było niebezpiecznie, ale raz bardzo dobrze zachował się Wojtek, te pozostałe strzały były łatwiejsze albo niecelne i selekcjoner się obronił i brawa, że jesteśmy na tej wielkiej imprezie, bo wiemy, że jako ostatnia drużyna tam się dostaliśmy, no i teraz z utęsknieniem będziemy czekać na mecze z Holandią, z Austrią i Francją. No tak, będziemy już patrzeć na tą grupę i się do tego przygotowywać. I jeszcze o jednego zawodnika chciałem pana zapytać, bo myślę, że my jako kibice często patrzymy na tych bardziej ofensywnych graczy, na Zalewskiego, na Frankowskiego, na to, co robią napastnicy. A taką niewdzięczną pozycją jest pozycja Bartka Ślisza. Pana ocena tak na szybko tego zawodnika, poradził sobie w tym spotkaniu? Zdecydowanie. Miał kluczowe przechwyty, utrudniał zawodnikom walijskim swoją nieustępliwością. No zresztą Daniel James od razu po wejściu miał z nim pojedynek właśnie i wygrał ten pojedynek i to nie było na pewno łatwe, bo już był w polu karnym i wykazał się naprawdę w grze defensywnej, orał boisko wszerz. Piotrowski może wzdłuż Zielińskim. Piotrowski też bardzo dobrze gdzieś tam wchodził i w pole karne i był przed polem karnym, oddawał strzały, a tu Bartek naprawdę niesamowitą pracę, jeśli chodzi o defensywę, wykonał, asekurował też stoperów. No, miał błędy, bo kilka razy gdzieś tam źle może przyjął, zabrakło lepszego właśnie podania, ale szybko reagował, szybko utrudniał, naprawił nawet sobie dwa razy swój błąd
I naprawdę, tak jak pan powiedział, może niedoceniona przez niektórych, niewdzięczna rola, no ale ta pozycja tym się charakteryzuje, tym bardziej, gdzie dużo, dużo wkładasz sił w grę obronną. To panie trenerze, dużo emocji za nami, także spokojnego wieczoru życzę i miejmy nadzieję, że w takie same emocje będą na turnieju. Jeszcze raz dziękuję panu za rozmowę. Dziękuję, pozdrawiam wszystkich, najlepszego.